Dzień dobry. W dzisiejszym takim odcinku szybko vlogowym chciałem poruszyć temat, który jest przykry dla większości kierowców. Chodzi o dziurę w jezdni i problemy z tym związane. Konkretnie chodzi o odszkodowanie. Gdzieś w tym miejscu, tu albo tu, to był styczeń, późne godziny wieczorne, wracałem z pracy. Przyłożyłem BMW-ką tak, że poszły dwie opony i dwie felgi. No i co? Zresztą zobaczycie na filmiku, jak to było. No jak słyszeliście, byłem bardzo szczęśliwy. Zresztą większość z Was, podejrzewam, była tak samo zaintrygowana pozytywnie takim faktem. Godziny późne, dwa kapcie. Jedyne co zrobiłem, to wróciłem samochodem z powrotem do firmy, bo to było kilkaset metrów od miejsca, w którym pracuję. Zostawiłem. Następnego dnia rano zgłosiłem sprawę do leasingodawcy. Mogłem to oczywiście ruszyć autokasko, ale stwierdziłem, no bez przesady, to dziura zaatakowała mnie, a nie ja zaatakowałem dziurę, więc czemu mam używać autokasko? Zadzwoniłem do magistratu w Gdańsku, dowiedziałem się, kto administruje tą drogą. Zadzwoniłem do głównego inżyniera miasta, zgłosiłem ten fakt, opisałem całą sytuację. Niemniej, myślę, że dwa dni im zajęło, żeby ją załatać, bo naprawdę dziura była fest. No i złożyłem odpowiednie dokumenty, czekając na rozpatrzenie sprawy. W końcu dwie opony, felgi, czujniki ciśnień i tak dalej, to nie jest tania sprawa. No i przyszło pismo. Przeczytam, tak w skrócie. Stanowisko w sprawie, tu zawiadamiamy, iż brak jest podstaw do przyznania odszkodowania. A uzasadnienie. Wskazać należy odpowiedzialność zarządcy drogi, opiera się na zasadzie winy, ble. Następujące przesłanki. Wystąpienie szkody. Było. Dokonanie czynu niedozwolonego. Ja nic złego nie zrobiłem. Dziura chyba też po prostu jest. Taką ma naturę. Oraz związek przyczynowo-skutkowy. Konieczność spowodowania zależności. Filmu, który Wy oglądaliście, niestety oni nie oglądali, bo nie chcieli ode mnie. Wystarczyła tylko dokumentacja zdjęciowa. No w końcu mamy XXI wiek i aparat robi już teraz wysokiej jakości zdjęcia. Gdzie też było widać i dziurę, i kapcie. No ale czytamy dalej. W przedmiotowej sprawie nie zostały przedłożone dokumenty potwierdzające zaistnienie faktu szkody. No nie, no bo dwie opony, które rzeczoznawca jeszcze opisał, zrobił zdjęcia, moje zdjęcia, to ich nie obchodzi. Brak m.in. notatki policyjnej lub straży miejskiej, zapisu zgłoszenia przez poszkodowanego w dniu zdarzenia w Gdańskim Centrum Kontaktu, jak również brak przedłożenia oświadczenia świadka mogącego potwierdzić okoliczności. Pan ble, nie mogę RODO, nie był bezpośrednim świadkiem zdarzenia, potwierdził jedynie uszkodzenie opon. Okej. Okay. Podsumowując, całość roszczenia opiera się wyłącznie o oświadczenie samego poszkodowanego, który jest jednocześnie beneficjentem ewentualnego odszkodowania. No, czyli jestem cwaniakiem, który chce wydymać magistrat. Zasadny jest wymóg i oczekiwanie, aby gmina miała możliwość weryfikacji przedstawionych faktów poprzez obiektywne źródło dowodowe, bla. Odpowiedzialność finansową wobec osoby poszkodowanej. Nie jest możliwe uznanie roszczeń wyłącznie na podstawie samoistnego oświadczenia. Takie działanie prowadziłoby do automatyzmu w wypłacie świadczeń, co jest nie do zaakceptowania w kontekście gospodarowania środkami publicznymi i rzetelności wobec mieszkańców gminy. Okej, okay, tak w skrócie. To może jak ja to widzę. Jak wjeżdżam na parking prywatny, jest duża tablica na parkingu prywatnym, że trzeba tyle i tyle zapłacić za godzinę, że w razie wystąpienia szkody trzeba zadzwonić pod ten numer, ja się dostosowywuję. To była droga publiczna. Koniec rzędem temu, kto mi w kodeksie drogowym znajdzie paragraf, który informuje mnie, iż konieczność odszkodowania w przypadku uszkodzenia zawieszenia, miski olejowej, bo będzie kamień, czy cokolwiek, wymusza wezwanie policji, straży miejskiej, czy innej służby. Przynajmniej ja czegoś takiego nie mogłem znaleźć. Może teraz przed każdą drogą publiczną należałoby postawić duży znak, który napisze: kierowco, jeśli złapałeś gumę z naszej winy, musisz wezwać policję. I tu dochodzimy do takiego faktu, który, no, przypomniały mi się filmy Barei. Policja zamiast łapać złodziei i zajmować się rzeczami, no, trudnymi, ma jeździć wieczorową porą i co?
spisać dziurę, oświadczenie tej dziury, zakuć ją, zabezpieczyć na czas przedmiotowego rozpatrzenia sporu. A Straż Miejska po co tam? Przecież Straż Miejska i tak się świetnie bawi, zabierając ostatnie, że tak powiem, wypłaty babci, co sprzedaje sweterki na rynku. Inżynier miasta? Zadzwoniłem do inżyniera miasta, nie w dniu wystąpienia szkody, bo było to koło od godziny 21, tak jak mówiłem, późno, chciałem wracać do domu i miałem w nosie, wziąłem inny samochód z firmy i tyle. Nikt mi nie powiedział, że muszę jak imbecyl czekać tam 2 godziny, wezwać radiowóz, opisać, może jeszcze prezydenta najlepiej miasta ściągnąć i proszę zrobić zdjęcie, zmierzyć. To są tylko 2 opony i 2 felgi, no. Przepraszam, w wypadkach, nie w wypadkach, nie, cofam. W szkodach komunikacyjnych, jeżeli mamy 2 samochody się stukną czy coś, też nie zawsze się wzywa policję i nie jest to obowiązek. W szkodach komunikacyjnych, gdzie 2 auta mają stłuczkę, też wystarczy oświadczenie. Nikt nie wzywa policji, jeżeli nie ma ofiar w ludziach i tak dalej. Po co? Po co mam zawracać dupę chłopakom na posterunku w sprawie tak błahej rzeczy? Zwłaszcza, że ta dziura... I tutaj informacja, już myślę, że 2 tygodnie wcześniej była powodem dachowania Volkswagena Bory. Bo zaraz za tym zakrętem leżało w rowie, pamiętam, to było w okolicach świąt Volkswagen Bora. Zresztą jeżeli może to jest jakiś widz, to bardzo proszę o kontakt. Chciałbym może te 2 sprawy skorelować, bo to tak być nie może. Więc na drodze, która jest uczęszczana przez... Minimum tydzień lub 2 była wielka dziura, niebezpieczna. Każdy miał to w nosie. Wjechałem w nią wieczorową porą? Tak, moja wina. Mogłem ją ominąć? Oczywiście, ale jak widzieliście sprzeciwka, jechały też samochody. Nie będę lawirował. Zamyśliłem się, jechałem normalnie, nie szalałem wyjątkowo. Naprawdę byłem bardzo spokojnie ten odcinek drogi przejechałem. Mój błąd? Tak, mój błąd jest taki, że nie... Wezwałem policji, nie zrobiłem, nie wiem, nie posadziłem Ducha Świętego obok, żeby jechał i na ten czas i potwierdził to. Dlatego też ja z tej sprawy nie zostawię w ten sposób. Mam nadzieję, że ktoś z magistratu ogląda ten film i też się zastanowi, co wy robicie do cholery, bo to jest żenujące, żeby człowiek w XXI wieku, mając do dyspozycji telefony, kamery w samochodzie, musiał udowadniać, że tamta dziura, mimo dokumentacji fotograficznej, nagrania z kamery, rzeczywiście jest sprawcą tego uszkodzenia. No chyba zasada logiczności i dedukcji to jest podstawa i to już w podstawówce. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jestem wkurzony i zdenerwowany. Ja tego tak nie zostawię, a do wszystkich, którzy mają lub będą mieli takie nieszczęśliwe przygody, przykro mi, wzywajcie patrol. Wzywajcie patrol. Podejrzewam, że nie będą chcieli przyjechać, to chociaż notatkę policyjną niech zrobią. Czekajcie na nich, bo jednak to są pieniądze, to są wasze pieniądze, które też wszyscy płacimy w podatku drogowym. Mamy dziurawe drogi, a nawet jak się coś stanie, to nie możemy odzyskać pieniędzy, przynajmniej w normalny sposób. No dobra, ja się wyżaliłem. Mam nadzieję, że komuś to ten filmik pomoże. Zobaczymy, co będzie dalej. Składam odwołanie, a jak nie, to się spotykamy z urzędasami w sądzie, bo tak być po prostu nie może. Na razie, cześć.